Maneczko. Zapraszam dziś na krótki filmik posprzątania wkoło bunkrów na Jeleniu. Co prawda byli półtora miesiąca temu pasjonaci podziemi, posprzątali nam, no ale no cóż z tego, jak stado baranów zawsze musi zostawić śmiecia po sobie. Ciężka butelkę zabrać ze sobą. Ręce padają mi wstyd. Lecę posprzątać trochę, bo przyjeżdżają w weekend. W weekend przyjeżdżają, będą wodę wypompowywać. To będzie wstyd i żenada, jak zobaczą ten Saigonik po miesiącu czasu. Ciężko jest zabrać tą butelkę, no ja naprawdę tego nie rozumiem. Ciężko jest zabrać tą jedną butelkę ze sobą. Trzeba ją zostawić w lesie. Wstyd. Cięcie i leci. Dopiero co było czysto. Co za flejtuchy. No zobaczcie, jaki śmietnik, no. Chociaż z grubsza sprzątniemy, żeby nie było wstydu. Dziadostwo. Jak tak można przez półtora miesiąca na śmieci? Pijemy na bogato, ale posprzątaj po sobie już nie. I od razu zupełnie inaczej.
trochę mniejszy wstęp będzie. A tu jeszcze to zbiorę. Tigerka się wypiło, ale po co zabrać ze sobą do kosza? Wciągło się kreseczkę. Torebeczka pyknie. Nie bądźmy taką hołotą. Nie śmiećmy w lesie. No i dobra. Lecimy. I po drodze będę zbierał jeszcze. Kolejne 3 buteleczki. No i lecimy. Mnie to słów brakuje do takich taboretów. Dobra. A następna buteleczka oczywiście. Po co? Po co zabrać ze sobą? Lepiej ciepnąć do lasu. No dobra, lecimy do samochodu i potem do kosza. O, tu mamy jeszcze jedną. Dobra, robię cięcie, bo muszę drugą łapę wziąć. Cyk do bagażnika. I lecimy na śmietnik. Śmietniczkiem na śmietnik. Niestety szyba uległa awarii. Dlatego boczek w bagażniku. Dobra. Cięcie. I na razie. A na koniec prośba, zabierz te śmieci ze sobą, nie zostawiaj je w lesie. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie.